Siemano, witam w 10.10, czyli nowej serii na kanale, która będzie serią krótkich, randomowych vlogów, w których pokazuję wam to, co robię w wolnym czasie, gdy nie streamuję. Mamy dzisiaj środę, a ostatni swój stream miałem w piątek. Już tłumaczę, dlaczego tak się stało. Tak jak zawsze mówiłem, streaming jest moim hobby, czymś, co sprawia mi przyjemność i czymś, czym zajmuję większość swojego dnia. Żeby nie było, dalej tą przyjemność mi sprawia, ale w ostatnim czasie stało się ze mną coś dziwnego. Bardzo dużą przyjemność sprawia mi wysiłek fizyczny. Częściej wychodzę na zewnątrz, chodzę sobie po prostu porzucać do kosza, czy chodzę na spacer pooglądać całą tą zieleń, która znajduje się za mną. Dlatego dziś pierdolimy sobie paręnaście kilometrów rowerem i nagramy taki jeden ładny most, który znalazłem za Olsztynem. Przez całe życie jeździłem na rowerze, ze starego niestety wyrosłem, więc w końcu zdecydowałem, że nadeszła pora na zakup swojego pierwszego takiego własnego roweru. I w ogóle jako ciekawostkę mogę wam zdradzić, że gdzieś tam nade mną znajduje się mój DJI Mini 3, który przez cały ten czas mnie nagrywał i jego będziemy używać do nagrywania pięknych widoczków z lotu. Samolotu? Nie wiem, czy go widzicie, ale ci samolot. Dron, którego będziemy dzisiaj używać, to DJI Mini 3. Jeżeli chcecie, mogę zrobić oddzielny materiał, mniej więcej zgłębiający temat tego, jak w ogóle wygląda wejście do świata dronów, z czym to się je i w ogóle jak wygląda zabawa takim urządzeniem. Praktycznie od razu po zakupie wprowadziłem kilka modyfikacji, żeby dostosować rower bardziej pod siebie. Wszystkie modyfikacje znajdziecie w opisie wraz z linkiem do samego roweru. Zacznę od tyłu, bo tak mi chyba będzie wygodniej. Dokupiłem nóżkę, ponieważ stwierdziłem, że opieranie roweru o ścianę, jakieś murki albo w ogóle kładzenie go na ziemi jakoś za bardzo mi nie odpowiada, więc dokupiłem taką nóżkę. Dokupiłem zestaw dwóch lampek, które w ogóle można wyczepić i można je ładować na mini USB, co jest bardzo, to bardzo wygodne. Mają moc, tu jest chyba 300 lumenów, tu jest chyba 80 lumenów, więc są też bardzo jasne. Po pierwszej przejazdce wymieniłem siodełko, to jest takie mięciutkie, żelowe i moje 4 litery o wiele wygodniej na tym siedzą. Dokupiłem uchwyt na bidon, to jest chyba Decathlon Triban, w ogóle to jest dużo elementów z tego Tribana całego, tej serii Decathlonowej. Dokupiłem licznik prędkościomierz, bo po prostu byłem ciekaw, z jakimi prędkościami jeżdżę. Jest on bezprzewodowy, tutaj z przodu jest, nazwijmy to, nadajnik, czytnik, który zbiera obroty koła z tego tutaj małego magnetycznego główienka przyczepionego na szprychę. Nie wiem, czy to w ogóle nie powinno być wyżej czy niżej. Jeżeli ktoś z was się zna, to poprawcie mnie w komentarzu, bo tak nie do końca jestem pewien, czy to jest dobrze zamontowany. No i oczywiście uchwyt na telefon, też jest to Decathlon Triban. Jest on bardzo, bardzo, bardzo solidny. Trzeba go porządnie dokręcić, wtedy telefon naprawdę trzyma cholernie mocno. Byłoby to trochę nieodpowiedzialne, żeby nagrywać cały przejazd za pomocą wielkiego aparatu w ręce, więc zamontowałem sobie GoPro na czapkę i mam nadzieję, że nie wygląda z nim jak pajac, a przynajmniej większy niż zwykle. A i zapomniałem wspomnieć, cały przejazd będzie trackowany za pomocą aplikacji fitness w Apple Watchu. Jesteśmy teraz w gminie Bartong. Zatrzymałem się, ponieważ przede mną znajduje się kościół, który spróbuję złapać z drona. Mały problem może być tylko z drzewami, które otaczają ten kościół. I chyba mam krzywo GoPro, nie? O, od razu lepiej. O tej przerwie między drzewami mówiłem. Mamy tutaj tak 8-9 metrów, więc dron raczej powinien się zmieścić. Mamy dużo pola do manewrowania. Tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to był w ogóle jedno z lepszych ujęć, które nagrałem kiedykolwiek w życiu, ponieważ gdy dron się unosił, jedną gałką centrowałem środek jakby ekranu kamery na jednym z okien, przez co powstał taki ładny, naturalny ruch wyłaniającego się zza kościółka po prostu krajobrazu, bo tam jakieś są po prostu budynki, ale jednak bardzo ładnie, naturalnie wyszło całe to ujęcie. Jestem z niego usatysfakcjonowany. Widzicie te gęsi? Tam z tyłu jest taki wielki czerwony łuk. Dokładnie do tego mostu, tak, dokładnie tak, do tego mostu będziemy zmierzać. To jest, nie wiem, z 1,5 kilometra może tak na oko stąd, ciężko jest mi określić. Na razie mamy przejechane 4,5 kilometra. Niestety musiałem się tutaj zatrzymać, bo spadł mi łańcuch i troszkę sobie pobryciłem ręce, ale nic złego się nie stało, po prostu za bardzo zmieniałem przerzutki i no i coś tu się zdarzyło. To co teraz powiem,
może być albo bardzo mądre, albo bardzo głupie. Ale wiem, że nie brzmię, ale wydaje mi się, że aktywował się gdzieś w środku mojego organizmu jakiś tam fragment tej kondycji, którą posiadałem kiedyś, ponieważ nie będę ukrywał, na pierwszej przejazdce, gdy kupiłem ten rower, po przejechaniu dosłownie 10 km umieram. A w tej chwili jest bardzo w porządku. Mówię, że nie brzmię, bo biorę bardzo głębokie wdechy, ale nie jestem za bardzo zmęczony. Przejechaliśmy teraz 5 i 8 km, jest naprawdę w porządku. Więc dobrze, cieszę się, bo wiem, że jak wrócę do domu wymęczony i dotknę wieczorem poduszki, to zasnę jak zabity. A więc tak, zamontowaliśmy już aparaturę. Wymienimy baterię w dronie na dwójkę, bo wydaje mi się, że jest tutaj z 30% baterii, a tak to sobie dłużej polatamy. Ten dron na jednym ładowaniu, jednej takiej bateryjki, która w ogóle jest szybko wymienialna, to jest mega zajebiste, może latać, jeżeli dobrze pamiętam, 38 minut. Co przy łącznie trzech bateriach daje naprawdę bardzo dużo fajnej zabawy. Aby włączyć drona, klikamy i przytrzymujemy. Dron wydał taki specyficzny dźwięk. Zagrał nam jeszcze nutkę, która oznacza, że już jest uruchomiony. Teraz czekamy, aż aparatura nam się z nim połączy. Zaraz powinniśmy mieć podgląd. I co jest mega fajne, nasza aparatura ma wgraną całą mapę Polski. Wydaje mi się, że w ogóle całą mapę świata. I są pooznaczane różne takie, nazwijmy to, czerwone sektory, które nam mówią, gdzie możemy latać, a gdzie nie. Tak jak widać, tutaj jest czyściutko, czyli możemy ruszyć. Czekamy jeszcze, aż się połączymy z satelitami. Mamy już ich 11. Punkt domowy się ustawił. Włączamy śmigła, wciskając, a raczej ściągając dwie gałki do dołu. Jak widać, śmigła zaczęły się kręcić. I na razie na trybie cinema, czyli powolutku sobie ruszymy. Wznosimy się teraz na wysokość 6-7 metrów i teraz damy tryb sport i będziemy wznosić się z prędkością 14 km na godzinę. Dron już jest gdzieś tam wysoko, więc no ja już nie będę ukrywał, mam problem z zauważeniem go gołym okiem, więc nie wiem, czy wy w kamerze go widzicie, ale mamy podgląd. Nie wiem, czy też w ogóle widzicie podgląd. Nie wiem, jak wy widzicie ten podgląd w oku kamery, ale już w tej chwili wszystko się nagrywa. Dron zaczął nagrywać, więc zróbmy parę ujęć. Bardzo pięknie świeci słońce, tak jak widać w naszym cudownym Olsztynie, więc najpierw polecimy na drugą stronę, obrócimy się o 180 stopni i zrobimy takie ładne ujęcie tego mostu wraz z jadącymi samochodami. To jest w ogóle chyba droga ekspresowa. Także spróbujemy złapać te auta na tej drodze ekspresowej, jak jadą właśnie w kierunku pomalutku zachodzącego słońca. Mamy dopiero godzinę 17.30. Słońce powinno zachodzić w okolicach godziny 19.30, coś takiego. Także mamy bardzo duży zapas czasu, ale przestajmy gadać o słońcu i przejdźmy do rzeczy. Zejdę tak na wysokość około, powiedzmy, 60 metrów. Wydaje mi się, że 60 powinno być odpowiednią liczbą. Wydaje mi się, że 60 metrów wysokości da nam... Na pewno musimy podlecieć od boku, żeby ładnie pokazać płynącą tutaj rzeczkę. Tutaj płynie ta rzeczka, nie wiem, czy ją widać stąd, ale płynie tutaj rzeczka. Oj, teraz ustawimy się ładnie. Wydaje mi się, że jednak zejdziemy poniżej tych 60. Wydaje mi się, że takie 58 powinno być całkiem w porządku. Oj, kurczę, szczerze mówiąc, mogłem nałożyć jeden filtr ND, bo w tej chwili, gdy słońce wali wprost w obiektyw naszego drona, to jednak to nagranie pod słońce nie jest aż tak dobre. Dlatego lekko się ustawimy jeszcze bardziej do boku, żeby poprawiła się lekko ekspozycja. I w tej chwili wydaje mi się, że powinno być już troszkę ładniej, troszkę lepiej. Na pewno wydaje mi się, że spędzimy tutaj troszkę czasu w poszukiwaniu takiego idealnego ujęcia.
Teraz robię pierwsze ujęcie. Nie będę ukrywał, patrząc tutaj na podglądzie, nie jestem za bardzo usatysfakcjonowany z tego, jak to wygląda. Uważam, że wygląda to wręcz ch**wo, dlatego zrobimy najpierw ujęcie, gdzie jednak najpierw się ustawię po prostu wzdłuż ulicy. O, i postoimy chwilkę, żebyśmy mogli nagrać ładnie przejeżdżające samochody, czy to do jakiegoś timelapsa, czy to po prostu do ładnie wyglądającego kadru. Postoimy tak jeszcze z 5 sekund, wydaje mi się, że tyle powinno być ok. I potem ruszę do przodu, przelecę tak około, powiedzmy, 200 metrów i zawrócimy, żeby nagrać most. Bo tak jak ja tutaj stoję, to nie jest dobrze doświetlone. Niestety pod słońce nie wygląda to po prostu tak dobrze, jak sobie to wyobrażałem. Więc teraz podlećmy do przodu. Będziemy gonić tą ciężarówkę, którą widać Circle K, więc dron jest gdzieś tutaj, tak na oko. O, jest, widzę go, tam leci. Wy go chyba nie widzicie, bo jest za mały. Nie wiem, czy GoPro wyłapuje aż tak mikroskopijne rzeczy, ale ja go widzę i to jest najważniejsze. Dobrze, wydaje mi się, że mamy bardzo ładny kadr, bardzo ładne ujęcie złapane właśnie jak lecimy za tą ciężarówką Circle K. Obrócimy teraz drona o 180 stopni i tak jak widać teraz, dobrze doświetlony. Ten most aktualnie jest bardzo dobrze wyświetlony. Jest on czerwony, więc jest też dobrze widoczny na tle po prostu zieleniny, która jest w tle. W tej chwili zacząłem nagrywać ujęcie z aparatury, żebyście mogli, żebym potem wam wsadził do nagrania, jak to wyglądało z perspektywy aparatury. Jeżeli GoPro nie wyłapuje, mogłem to w sumie zrobić od samego początku, ale pominiemy to. I w tej chwili damy jednak tryb sport do tyłu, wycofamy się, żeby powtórzyć nasze ujęcie. Damy lekko do tyłu i w bok. O, i tak bardziej ładnie pod kątem to złapiemy. Teraz poprawimy drona. Tryb cinema i dajemy gałeczkę do przodu. Gdy skończymy nagrywać most, pojedziemy właśnie w tamtą stronę, gdzie połączymy się na takim ładnym wiadukcie, na którym też zrobimy jakieś ujęcia szerszej drogi, która prowadzi do Warszawy, która prowadzi też, jeżeli się nie mylę, do Gdańska. Czy ten przelot pod mostem może być całkiem underwhelming? Wydaje mi się, że tak. Może strasznie zawodzić, może strasznie zawieść, ale właśnie zobaczyłem bardzo ładne ujęcie, które całkiem mi się spodobało. Tym razem nie na nagranie, ale na zdjęcie. Zrobimy ładne zdjęcie w RAW-ie. Ustawimy się w ten sposób. Weźmiemy tryb fotograficzny oraz ustawimy tryb na 48 megapikseli, ponieważ jest to maksymalna rozdzielczość, z którą może zrobić zdjęcie nasz dron. Klikamy zdjęcie i zostało zrobione. Dlaczego chciałem się zatrzymać i zrobić to zdjęcie? Ponieważ bardzo ładnie łuk naszego mostu po prostu odbijał się w tej tutaj tafli wodnej. Nie wiem, tu jest jakiś taki mały po prostu zbiorniczek wodny. I w tej chwili proszę, żebyście wszyscy przed monitorami trzymali kciuki, żeby żadne ze śmigieł drona nie zahaczyło o most, bo jak się zahaczy o most, dron się zatrzyma i wszystkie wirniki się zatrzymają i dron spadnie i się wpierdoli do wody, a tego bardzo nie chcemy, więc módlmy się, że naprawdę nie zahaczy o nic jakimś czystym, głupim przypadkiem. Przylecimy i nawet nie będę próbował lądować dronem, tylko zrobimy to, co właśnie o czym wam przed chwilą opowiadałem, czyli sytuację, co się stanie, gdy jeden z wirników zahaczy, bo bardzo często, gdy dron o coś zahacza, to obraca się do góry nogami. A gdy dron obraca się do góry nogami, to dochodzi do takiej sytuacji. Hops! I dron by spadł, wpadłby do wody, a raczej wodoodporny nie jest, sprawdzać tego nie chcę. O kurwa, jaka góra! Ojej, ja pierdolę! Nie, cofam to, co mówiłem, umrę w chuj. Udało mi się wjechać na górę, musiałem usiąść na 30 sekund i zaraz jedziemy dalej. Pokonała mnie ta górka. Nie jest to ta sama kondycja, co kiedyś. Z
strasznie bolą mnie uda, ale to dobrze, znaczy, że rosną. Wywracacie na czubek głowy i jedziemy dalej. Nie wiem, czy w ogóle przez ten hałas samochodów cokolwiek słyszycie, ale dojechałem na wiadukt. Dron będzie startował z tego wąskiego odcinka, ale tym razem już nie będę wam za dużo gadał. Po prostu pozwolę wam się nacieszyć widokami, które mały nagra. A ja jeszcze chwilę odpocznę. Siema, z tej strony ledwo żywy ja. Udało się przejechać 17 km w 57 minut. Także przejechałem o wiele więcej niż zakładałem. Jestem z siebie dumny. A co do vlogów, fajnie mi się to nagrywało. No i zobaczymy, jak to będzie z innymi, nie? Pozdro.